Ubierasz uprząż, a jest poskręcona, jak wyciągnąłeś z plecaka. Najpierw musisz uporządkować. Pas główny musi być prosto, łącznik prosto, potem nóżki prosto. Wkładasz nogi, zapinasz pas główny. Jak masz klamerkę jedną, to pamiętaj o cofnięciu taśmy, bo inaczej uprząż zrobi, a ty wylecisz. Jak masz podwójną klamerkę, no to nie ma sprawy, tylko trzeba się dociągnąć. Pas główny nad kością biodrową, nad wypustką biodrową, w części miękkiej, nie po kowbojsku, bo też główką w dół polecisz. I wypniesz się z uprzęży. Nóżki z kolei nie muszą być za bardzo ściśnięte, powinna być jakaś tam ruchomość w miarę możliwości nogi. Rozmieszczanie sprzętu na uprzęży. Ten, który wykorzystujesz w pierwszej kolejności, czyli ekspresy z przodu, rozmieszczasz od najkrótszych do najdłuższych, równomiernie po obu stronach, koniecznie zamkami od razu powpinane w uprząż, tak jak potem będziesz wpinał do przelotu. Czyli prostym zamkiem niegiętym i wszystkie odwrócone w tą samą stronę, a nie jeden wpięty od dołu, drugi od góry. Jak? To już twoja sprawa, jak sobie będziesz tam wpinał. Jak się nauczysz, tak będzie dobrze. Natomiast nie można tego mieszać, bo potem sam się zamieszasz przy wpinaniu ekspresa do przelotu. Całe żelazo idzie do tyłu, na samym końcu karabinki zakręcane, a zupełnie z tyłu pętelki osobiste, bo one są wykorzystywane tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, a nie na co dzień. Taśmę musisz sobie założyć jedną, dobrego wymiaru, czyli nie za krótką, żeby cię za bardzo nie piła i nie za długą, żeby nie zwisała. I dopiero na tą taśmę nawlekasz wszystkie pozostałe i tak samo, najdłuższe z tyłu, najkrótsze z przodu. Wtedy masz dostępne wszystkie taśmy po kolei, łatwiej też przekazywać partnerowi przy zmianie prowadzenia. Ósemka, raczej nieskrajny, nie ma tendencji do rozwiązywania się, mniejsza możliwość pomyłki. Nie za duże oczko. Oczko musi być wielkości łącznika. Końcówka 10-15 cm. Za krótka wypchnie się, za długa bije po twarzy i denerwuje ludzi.